felt so alive in my life. 'Cause you make me come to life every time. I'm free. Oh, and I'm loving all that you do. Can't you see? Kar Limbo, czyli zawody na najwięcej spękanych sprężyn pod wpływem ilości pasażerów, którzy wsiedli do auta. Czyli chodzi oczywiście o konkurs o najniższe auto. Witam Was z Dynowa, po kolei powoli pokażę. Ale mi się język, proszę, sorry, wróciłem rado. Po kolei powoli przekażę Wam wszystko, co tutaj się dzieje, bo to wygląda zdecydowanie lepiej niż rok temu. Okej, zacznijmy od samych podstaw. Zobaczyliście na szybko Kar Limbo, bo za mną jest Stefa Zlotowa, za mną teraz w tym momencie jest Stefa Driftingowa. To wszystko po kolei jakoś będziemy starać się pozwiedzać. Najpierw pozaglądamy po zlocie, potem po driftach, potem może coś tam jeszcze podziałamy innego, bo jest kilka punktów zawieszenia, jest ich nawet troszeczkę więcej niż się pierwotnie spodziewałem. Poszło to do góry względem roku temu, jak to wyglądało. W tym roku jest około 30 driftowozów, około 50 aut select. Don't you dare say that I want it. I want it. Everything to fall apart when it's hard to me. Cause my only crime was hoping there is something more than this loneliness I feel. But no one makes me feel less alive. If I didn't fire, the way you push my buttons just right. If I didn't fire, when two voices of nature collide. Bardzo szalony wyjazd z jednego punktu widzenia, bo przed chwilą przypadkiem zostałem, znaczy przypadkiem, nie przypadkiem, Bartek mi o tym powiadamiał, zostałem sędzią, osobą, która wytyczyła klipy, zony przy pomocy Bartka i miałem ogarnąć coś, pod czego ocenimy wszystkich zawodników. Technika jazdy, czyli zaliczanie klipów, zon, zatrzymanie się w określonej odległości od pachołków, a ponadto jeszcze sterowanie gazem odpowiednie, płynność, brak szarpania, stopień otwarcia przepustnicy, czy po prostu styl, powiedzmy, nie sam dym, bo tutaj musieliśmy to ujednolicić ze względu na to, że nie każdy ma tyle mocy, żeby dymić, a dym to nie równa się 10 punktom za styl odjazdu. Więc liczyliśmy po prostu, jak to obsługuje przepustnicę. Duże wyzwanie, sędziowanie to jest przepieprzona rzecz, szczerze mówiąc. Miałem okazję amatorsko tego spróbować i bardzo ciężki temat. Wszystkie, które macie! Nie otwierać maski!
takie fyk, jakby listwa paliwowa się odszczepiła, może przewód paliwowy jakiś, bo to dosłownie buchnęło ogniem. Wow, groźnie to wyglądało. Ewidentnie coś nie stykło. Coś nie stykło i prawdopodobnie wyciekł paliwa. Gaszą to, furę, daj Boże, uda się odratować. Jedzie straż. Ja uzdrowiczyłem bezpotrzebnie. Ale dobrze jest. No. Szybka interwencja. I to prawdopodobnie uratowało temat. Szybka interwencja. Ej, brawo za reakcję, bo bez tego to by był kanał. Kurwa, dobrze, że piękna reakcja. Proszę wyjść! Odsunąć się od auta! Tak, kurwa. Jak się pięć razy spadł. Wszyscy drifterzy, niech tu podejdą! Dobra! Bilety z driftaxi, które są wykupione, to wyjeżdżamy do końca, już więcej nie sprzedajemy. Potem je możecie brać znajomych czy coś, ale tak jak mówię, na własną odpowiedzialność. Tak jak tutaj się zdarzyło, to był jego kolega znajomy, to nie było driftaxi, no to kierowca bierze odpowiedzialność za pasażera, no taka jest prawda. To musicie wziąć to do siebie, no bo tak jest, no nie? Jak na driftaxi kogoś bierzemy, my mamy oświadczenie, jakby coś takiego się zdarzyło, mamy oświadczenie, które ktoś podpisał, że konsekwencji żadnych nie wyciągnie z tego, ani żadnych roszczeń, nic. Ale tak jak wy bierzecie kogoś znajomego, to pamiętajcie o tym, że to wy ponosicie odpowiedzialność za niego. Jakby się coś takiego zdarzyło. Helikopter przyleciał, bo podejrzewam, że po tego gościa. Bardzo źle z nim. Nie chcę siać plotek, bo w momencie zdarzenia jest multum, dziesiątki niestworzonych historii zwykle. Prewencyjnie prawdopodobnie zabije rany kierowca albo pasażer, bo doznał oparzeń, więc jest po prostu ewakuowany do szpitala. Więcej szczegółów nie zna, więc nie będę siać fermentu. Proszę wszystkich o odejście tam od strefy driftu, jak najdalej się da. Darek, który się zapisał. Powiem tak, mam strasznie mieszane uczucia, strasznie dziwna impreza, bo z jednej strony naprawdę wyglądało to bardzo dobrze, naprawdę, bardzo spektakularnie rozegrana impreza na bardzo małej przestrzeni, zlot, futrak i tak dalej. Jeżeli chodzi o auto, to się zapaliło. Tutaj zawsze stanę za organizatorem, bo to nie było niedopatrzenie z jego strony, wbrew pozorom, mam wrażenie, była bardzo dobra reakcja ze strony ludzi, którzy bardzo szybko przetransportowali dużą ilość gaśnic. Mam nadzieję, że z kierowcą nic się złego nie stanie, oczywiście, że te szkody będą jak najmniejsze, to są przykre rzeczy, ale takie rzeczy niestety zdarzają się w lifcie. Ze strony organizatora moim zdaniem było dopatrzone wszystko tak jak trzeba, wyszło tak jak powinno, a to jest po prostu motorsport. Tak się dzieje, tak się zdarza. Strasznie mi szkoda, że tak to się zakończyło, bo rokowało to bardzo, bardzo dobrze i to nie było potrzebne, ale po prostu takie sytuacje czasami się zdarzają, niestety, no. Nie wiem, co więcej mogę podsumować. Nie mam młodego podsumowania, bo jestem troszeczkę taki, mam bardzo mieszane uczucia, po prostu bardzo dużo różnych dziwnych emocji. Czas już dać końcowe takie podsumowanie. Oczywiście wszystko przyświecało tematowi takiemu, że to jest impreza charytatywna, zbiórka dla chorej Poli, więc jak zwykle pokazano, że można połączyć motoryzację z czymś charytatywnym, z czymś, co służy dobrym rzeczom. Wyszło jak wyszło ku samemu końcowi. Ja jestem bardzo zadowolony i mam nadzieję, że to nie jest ostatnia impreza na Denowie. Osoby, które tutaj były, bardzo chciałbym usłyszeć waszą wypowiedź na temat tego, jak to wyglądało. Moim zdaniem wyglądało to prawie. Nie wyszło wszystko idealnie, zawsze znajdzie się coś do pięcia bardziej, ale był praktycznie maksymalnie wykorzystany potencjał miejsca, jaki to miejsce ma. Ilość słowa miejsca wypowiedzi została wyczerpana. Cóż mogę powiedzieć, pozdrawiam Asię, oczywiście Asię Hess, to jest najważniejsze też na sam koniec, bo inaczej będzie źle. Mam nadzieję, że do zobaczenia znowu na Dynowie, bo fajnie to wyglądało, bardzo, bardzo zgrabnie i chciałbym, żeby event się powtórzył. Ja na sam koniec dziękuję moim partnerom i sponsorom w firmie Lostark, stacja demontażu pojazdów, miejsce Piastowe, niedaleko Krosna, w firmie Gitkar, szpilki i dystanse oraz w firmie M-Garage Motorsport, czyli miejsce, w którym możesz zbudować bardzo profesjonalny driftowóz do osiągania bardzo dobrych wyników. Trzymajcie się ciepło. Gdzie do zobaczenia za niedługo? Za tydzień na Jastrzębiu się widzimy na treningu, dawno tam nas nie było, więc taki jest plan na za tydzień. Trzymajcie się ciepło, cześć.